Gianfranco Zola był doskonałym piłkarzem, którego pamiętam z wyjątkowej ekipy Chelsea jeszcze przed erą Romana Abramowicza. W historii futbolu zostanie jednak zapamiętany nie tylko z niezwykłych bramek, na przykład tej z Norwich piętką, którą zadedykował zmarłemu dwa dni wcześniej w hospicjum chłopcu, który był jego fanem, ale jednej czerwonej kartce. W 1/8 finału Mistrzostw Świata 1994 Włosi grali z Nigerią. Gianfranco Zola na boisku pojawił się w 65. minucie przy wyniku 0-1. 10 minut później został wyrzucony z boiska za faul, którego tak naprawdę nie było. W tym samym momencie, gdy włoski napastnik rozpaczał na kolanach jak dziecko, jeden z Nigeryjczyków gratulował zwijającemu się z bólu koledze udanej roli aktorskiej. Zola nie dość, że miał poczucie niesprawiedliwości, wiedział, że ta czerwona kartka to wyjątkowo nieudany prezent na urodziny. Został bowiem pierwszym i wciąż jedynym piłkarzem, który otrzymał czerwoną kartkę na Mistrzostwach Świata w dniu swoich urodzin, 5 lipca. Na szczęście Roberto Baggio potrafił osłodzić te urodziny. Po jego 2 golach Włosi po dogrywce pokonali Nigerię 2-1 i przegrali dopiero w finale mundialu z Brazylią po serii karnych, w których spudłował bohater dnia Baggio.